Pet Soccer bardzo lubiłem, natomiast nie mogłem zrozumieć, dlaczego nawet nie możesz wybrać kierunku podania yy, ani niczego. Po prostu klikasz podanie, on sam podaje, nawet nic nie możesz wybrać, nic nie możesz zdecydować. To była piękna nauka życia, że o niczym tak naprawdę nie decydujesz, że wolność jest tylko łudą, wolność jest tylko iluzją. Tego nauczył mnie Pet Soccer, w którym nie mogłeś wybrać absolutnie niczego, tylko bezmyślnie klikać yy, przycisk.